Sega. Oryginalna. Oryginalne też pan ma. A teraz jest firma, która Retronix. Tak, ona wznowiła jakby... Nie tanio. Nie tanio, ale tam jest fajna instrukcja. Mapy są, tak jak pan miał w Bajtku, tak? Wykonał mapę. To też ta firma teraz wydaje takie fajne wydania są. Bardzo ładne są. Ale tu pan akurat nie ma Retronixa. No. Pan akurat nie ma tych. Thank you.
Ale te gry naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Ludzie się strasznie przykładają, jak robią na to małe Atari. Jest na przykład nowa wersja River Ride'a, taka... Ulepszona, tak? Znaczy ulepszona. Ona gdzieś tutaj była. Bardzo dużo tego pan ma. Ja do końca życia bym tego nie przerobił. Ja bym tak po kolei szedł. Za dużo tego jest po prostu. Dużo. Pan chyba też tak nie ma czasu, żeby tak nie, przeglądać. Nie, nie mam czasu. Tak wybiórczo pewnie pan, świetne po tytułach. Świetne jest, kropki jest świetne. Kropki? Kropki. Kropki. Okej. To jest jakaś poprawiona wersja tego błędu. Amour et Nintendo. A to jest oryginalna, była na Atari. A była, była. Amour et nie znam. Gdzie to jest? To dema też były na Atari? Wow. To jakie? Nie wiem, czy pójdą, bo niektóre się trochę gryzą. Znaczy to jest demo, czy...? Nie, nie, nie. To w tym momencie są kluki przy wczytywaniu. On czasami szaleje przy wczytywaniu. Trzeba z tego wyłączone bądźki na salach. Ale super pan to przerobił. Wygląda jak stacja dysków. A te wszystkie działają? One są zintegrowane z SD? Tak, są popięte. Są popięte. Wow. Wszystkie demo chcą chodzić. W tym momencie przełączam SD w tryb konfiguracji. Wow. Ja mogę w tym momencie przeskakiwać te jaskinki po górę. A to wszystko generalnie działa. O, chyba teraz się wcika, bo widzę, że idzie czysto. W tej chwili widać, że spokojnie po lewym sektorze się wczytuje demo. Okej, bo ja w ogóle nie znam się na tym SD i O, bo to jest SD i O pewnie, tak? Okej. Ale pięknie to wygląda. Atari, trzeba pamiętać, że to jest Atari, tak? Trochę dopalone, z większą ilością RAM-u, ale nadal Atari. Piękne. I to jest na bieżąco liczone, czy to Atari? Piękne, bo to wygląda jak na Amidze albo w PC-cie. Ale to pan tu rozumie jakimś tam swoim autem przyjechał? Ja mam auto, to jest rado, także będę miał się wrócić, tylko... Znaczy on chyba do drugiej ma odsadzie. Jeżeli ktoś w ogóle wytrzyma tyle czasu. Ale duży kontrol. Ale te wszystkie joysticki to rozumiem, to wszystko jest pana, tak? Tak. To jest oryginalne. Do tego jeszcze nawet mam pudełko. A to jest oryginalne? Tak, oczywiście. To jest to, okay. On jest bardzo fajny, bo on jest bardzo precyzyjny. On się jego się czytnie trzyma, bo tu jest skut podskazujący palcem. Ale on jest bardzo, bardzo precyzyjny. Pierwszy raz widzę. Nie widziałem nigdy joysticka. To jest drewno? Nie, to jest plastik. Nie, plastik. Thank you.
mamy tutaj wcześniej numer, no to jest klasyka. Samych dem w ogóle, bo to są tylko dema, które były teraz w Sylwencie. Ale jeśli chodzi o same dema, no to... Znaczy robią wrażenie jak na tym małym Atari. Jest to wygląda to pięknie. Boogie Nights na to świetne, czy Old School na Mersu. Czy to są takie znane dema, które są rozpoznawalne? A, tu jest, tego szukałem. River Ride? Wraka 11. Okej. Okay. Czy jakaś ulepszona wersja zmodyfikowana? Pozmieniana, to był wrzut na kompo któreś. Polak, Jakub Kusak. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy powstają. No to czekaj teraz na planszę. Jak się pojawi plansza, to tu łupa. No wow, grafika robi wrażenie. To jest jednak Atari. Trzeba cały czas to pamiętać, i jak to teraz Atari wygląda. I to jest oryginalne DD i bez modyfikacji.